Wróćmy do przykładu, w którym zmieniam stronę o kotach w stronę o krokodylach, używając jQuery. Może zauważyliście coś, co dotyczy wszystkich przykładów. Umieszczam znaczniki skrypt na samym dole strony, pod całym HTML i CSS. Robię to, bo w tym układzie wszystko lepiej działa. Dlaczego? Cóż, przeglądarki na ogół ładują strony w kolejności znaczników, które się na tych stronach pojawiają. Gdy uporządkuje stronę w ten sposób, przeglądarka może najpierw załadować treść strony, a dopiero potem przetwarzać JavaScript. A kodów JavaScript może być dużo. Użytkownik ma już na co patrzeć, zanim JavaScript się załaduje i wykona wszystkie polecenia. Zatem na ogół warto tak robić, ale może się zdarzyć, że będziecie chcieli lub musieli umieścić znaczniki skrypt nieco wyżej. Na przykład gdy będziecie pracowali wewnątrz systemu zarządzania treścią lub silniku bloga i nie będziecie mieli pełnej kontroli nad HTML-em. Załóżmy, że to właśnie taki przypadek. Przeniesiemy znaczniki skrypt w górę. To znacznika head. No dobrze. I przestały działać. Na stronie nie ma już krokodyli. Co się stało? Ten kod stara się zmodyfikować dom strony internetowej tylko że z powodu kolejności, w której przeglądarka ładuje stronę, dom jeszcze nie istnieje. Nie ma nagłówka H2, którego tekst można by zmienić. Musimy więc poinformować bibliotekę jQuery, żeby zaczekała, aż dom będzie gotowy i dopiero wtedy wykonała cały ten kod. Na szczęście jQuery ma do tego specjalną funkcję. Przywołamy ją. Najpierw przywołujemy jQuery, Wprowadzamy obiekt-dokument i przywołujemy do niego polecenie ready. Dodajemy wywołanie zwrotne, a w nim wprowadzamy kod, który ma zostać wykonany, gdy dom będzie gotowy. Hurra! Nasz kod działa, bo JQuery nie spróbuje go wykonać, póki dokument nie będzie w pełni gotowy. No i świetnie. Teraz możemy wpisywać znaczniki skrypt wszędzie i będziemy bezpieczni. A jeśli chcecie, możecie zawsze otaczać kod funkcją Document Ready, nawet jeśli znajduje się na samym dole strony. Zawsze lepiej jest się zabezpieczyć.